Koran nazywa się sunna. A wszyscy muzułmanie mają 5 zasad, 5 filarów islamu. Pierwsza zasada to wyznanie wiary. Co znaczy? Że nie ma Boga nad Allah, a Muhammad jest jego prorokiem. A to właśnie jest różnica między nimi, bo na przykład widzicie, są sunnici i jeszcze szyici. Dla sunnitów to prorok Muhammad, a dla szyitów to prorok Ali.